Dzień dobry. Moje nazwisko Małgorzata Niezińska-Zatwi. Od 12 lat szczęśliwie prowadzę Energy Gas Polska. I w tym dniu 12 urodzin chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do naszej firmy, do Energy Gas Polska. Firmy, którą od wielu, wielu, wielu lat Państwo nagradzacie swoją obecnością, polecacie nas swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom. I od wielu, wielu lat pozwalacie cieszyć się naszej firmie świetną kondycją. I ten rok, dzięki Państwu, będzie kolejnym rekordowym w naszym 12-letniej historii, za co Państwu serdecznie dziękuję. I zapraszam do naszej firmy. Wielu z Państwa u nas nie było. I dzięki tej uroczystości postanowiliśmy pokazać, jak wygląda nasze życie. Takie normalne, takie od kuchni. Takie, zobaczycie Państwo naszych pracowników przy pracy. Zobaczycie nasze biuro obsługi. I mam nadzieję, że w ten sposób przybliżymy Państwu naszą firmę. Także zapraszam wszystkich Państwa dziś ze mną do Energy Gas Polska. Zapraszamy. Szanowni Państwo, zapraszam do Energy Gas Polska, do biura obsługi klienta, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczyna. A zaczyna Pan z nami przygodę? Zaczyna z nami przygodę. Tak jak Państwo, zaczynają z nami przygodę. Zapraszam. Chciałam przedstawić nasze koleżanki, z którymi na pewno Państwo w pierwszej kolejności będą mieli przyjemność. Agnieszka i Wiola. I teraz, moje drogie, kilka słów o sobie, ponieważ info idzie w eter. Proszę bardzo. Agnieszko, ile lat z sobą pracujemy? Parę lat będzie już. To znaczy ile? 9 i 10. 9 i 10? No, gdzieś tak będzie. Trochę. To już jest tak szmat czasu. Jeszcze po drugiej stronie, jakby zaczynaliśmy. Od zawsze jesteśmy razem. Tak. I zajmujesz się, Agnieszko, czym? Witasz naszych klientów, rozmawiasz z nimi, tak? Przyjmujesz zlecenia, co robisz? Tak. Co? Nie wiem. Co masz, masz bloki? Tak. Koleżanka Agnieszka ma bloki i zajmuje się obsługą klienta, tak? Szeroko pojętą, czyli jak Państwo, panowie, panie do nas traficie, no to będzie... Pomogę w kwestii montażu. Pomoże, wyceni, zaopiekuje się. Tak, jak najbardziej. Dobra. Ta też taka zestresowana i na emocji? Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, ja tak sobie jestem zestresowana, zawsze uśmiechnięta do klientów. Także zapraszamy. Ile pracuje? Ile Wiola z nami pracuje? 3 lata. Tak. Czyli szmat czasu. Zleciało szybko. I Wioletta zajmuje się czym? Też obsługą klienta, przyjmuje klienta od podstaw, czyli przychodzi zleconko, idzie na serwis pod montaż, potem rozliczamy się. I już, jest i już. I zapraszamy ponownie. Jeszcze w międzyczasie, jeżeli Państwo będziecie chcieli napić się wyjątkowej kawki, to proponuję koleżankę Agnieszkę, która jest mistrzynią we kawkach, a Wiolka w herbatkach. W herbatkach. Także zapraszamy. Czasami można trafić na ciastko. Jak Wioletta się zlituje. Sporadycznie. Dobrze, idziemy dalej. A jeszcze czego byście życzyły na drzwi z Polski? Proszę bardzo, od Agnieszki zestresowanej. Ta-da! O, tu bym życzyła... Czego? Filii w Grecji. O, to ja się zgadzam. W otwartej filii w Grecji, najchętniej na Peloponezie. Żebyśmy wszyscy tam mogli pływać. Pływać, jeździć na jakieś spotkania. Integracyjne. A Wioletta? Więcej klientów. Jeszcze więcej? Jeszcze więcej klientów. Dziękuję. Dzień dobry. Czy mogę pana? Nie jesteśmy dzisiaj na montaż. Do biura, kochani. Dobra. Energy Gas Polska lubią nie tylko klienci, ale też na przykład... I co wy na to? Fajny chłopak. Moje orzełki. Proszę bardzo. Kadra serwisowa. Zapraszam. Dzień dobry. A tam gdzie uciekł? Trzeci. Trzeci. A panie Arturze? Ręce umyć, ale nie zdążyłem. Ręce umyć? Nie zdążyłem. Dada, Arturo. Dzień dobry, witam. Czaruś, nad Czarusie. Ja? Skądże znowu? Klient musisz poczekać. Ile lat u nas, Arturze, pracujesz? 5 lat. 5 lat? 5 lat, tak. Czyli świeżak nie jest. Może warto mu zaufać. Wydaje mi się, że tak. Jak to wydaje ci się? Powinieneś być pewny. Mam srebrne przed kamerą.
On ma trendy, nie wierzcie mu. On nie ma trendy. Coś więcej? Czego życzysz Energy Gas Polska, twojej ukochanej firmie? Czego ja mogę życzyć? Chyba wszystko jest, tak? Tak wspaniale się pracuje, że cóż więcej można chcieć? Powiedzą, że wiesz, że ci kazałem tak mówić. Tak, nie, tak będzie. To wszystko jest u mnie reżyserka. Reżyserowany. Także Artur od 5 lat stanowi naszą kadrę. Nie powiem, lubię go i czasami to wykorzystuję, ale niech będzie. Jest dobrze? Jest dobrze. Dobrze, jest bardzo dobrze. Dobrze, nie ma co psuć? Nie ma co psuć, pewnie. Idziemy dalej. Co robisz, mój drogi? Robię przeglądki. To przegląd. W godzie Rapis, instalacja Landi Renzo. Lubimy Landi Renzo. Jest to pierwsza Skoda, nie pierwsza Skoda, ale pierwsza Skoda z floty Eurotaxi, którą będziemy teraz obsługiwać. No dobrze, pozdrawiamy klienta flotowego i kolejnego korporacyjnego, jeżeli chodzi o taksówki. Dobra. Kolejny, przesympatyczny pracownik, serwisant, szef tego działu. Co pan nazywa? Pozostaje mi się tylko cieszyć, że szef tego działu. Właśnie się dzisiaj dowiedziałem. Właśnie dowiaduję się. Lepiej późno niż później. Nie no, lepiej późno niż później. Tak. Artur pracuje z nami od? Nie liczę, ale pewnie z 8-9 lat. 8-9 lat. Matko Boska, szanowni państwo, to jestem starsza. Jezus, jaka jestem stara. Tyle lat razem? Panie Arturze? Razem za dużo powiedziane, nie? Nie wiem, no oczywiście. Panie Arturze, przychodzi tutaj klient i na co może liczyć, jeżeli chodzi o pracę serwisu w Energy Gas Polska? No jak to co? Profesjonalizm, czas. Czas? Poświęcony, tak, z poświęcony przyjemnością? Z przyjemnością i myślę, że nie za długi naprawdę. Tak. Nie za długi? No, tak. Nie za długi. Nie za długi. Tak, a jakby miał sobie tam troszeczkę poczekać nasz klient, no to zawsze jest kawa i herbata. Tak, kawka, herbatka. Ewentualnie samochód zastępczy. Ewentualnie samochód zastępczy. Czyli szanowni państwo, jeżeli będziecie, a pewnie będziecie korzystać z usług Energy Gas Polska, to z pewnością na Artura tutaj trafić. Trafić. Także zapraszamy serdecznie. A jeszcze, czego życzy tej swojej fajnej firmie, w której robi tyle lat? No jak to trzeba życzyć? W swojej firmie życzę tego, że miała szczęście, że mnie zatrudniasz przez następne 12 lat. Żebym miał, czyli ja sobie przyjmuję z pokorą, z radością takie życzenia i oczywiście zamierzam zatrudniać tego pana przez nawet 20. Następne 12 lat zatrudniać, to znaczy, że w firmie dobrze się dzieje. Skromność ponad wszystko. Dziękuję. Na również. Fajnie, było elegancko. A tutaj przedstawiamy naszego oseska malutkiego, naszego najmłodszego rodzyneczka, który jest oficjalnie fantastycznym gościem. Bardzo miło. Coś więcej. Kto ty jesteś? Kto ja jestem? Stanisław Piętka. Jestem pracownikiem serwisu w Energy Gas Polska. Od niedawna oczywiście staram się jak mogę. Myślę, że moja praca przynosi... No przynosi? No przynosi korzyści serwisowe. Serwisowe oczywiście. Dużo przyjemności także podczas obsługi. Myślę, że dobry jest. Naprawdę jest dobry. Naprawdę. No myślę, że będę bardziej jeszcze się starał i robił wszystko dla firmy, żeby było jeszcze... Jezus! Musisz nic dodać, nic ująć. A ten tu, jak pokazuje, zobaczcie jak ten. Popatrzcie. Szacunek. Także, a czego życzysz kochany naszej firmy? Czego życzę naszej firmie, tak? Życzę naszej firmie oraz swojej, żebyśmy byli dalej w takim dobrym gronie. Oczywiście dalej pracowali w tak dobrej atmosferze. No czego jeszcze mogę żeby świat się o nas dowiedział. Czyli oczywiście, szanowni klienci, zapraszamy, bo to miejsce sympatyczne, widzicie, z dobrą energią, fajnymi, przystojnymi chłopakami. No nie można chcieć więcej. Także zapraszam. Zapraszam. Jest dobrze, że niby biegnę do naszego dostawcy. Chciałam przedstawić Piotra, naszego dostawcę z BRC, zaprzyjaźnionego od lat. Wezmę jeszcze stoliczek, żeby tam ładnie było wszystko widać. Piotr współpracuje z nami ile lat? Ile? Nie, my współpracujemy 8 lat. Ale my, to znaczy się ja i ty, czy czakram i... A czakram dłużej. Nie no, czakram dłużej. Z Piotrem znamy się 8 lat. 8 lat? Nie, no, to jest tak. Uruchomimy bardzo dobrze. Ja po prostu to już jest ten. Mateusz.
będzie miał 6 lat. Czyli synek nie się urodził w trakcie pracy wspólnej. Piotrze, bo ja chciałabym tylko powiedzieć, że Piotrek, no naprawdę, jeżeli chodzi o Berce, to Piotra traktujemy jak brata. Znaczy mam jednego rodzonego i dwóch z Berce przybranych. Czego, braciszku, życzysz na Rzeczpospolita Polska? Wszystkiego najlepszego. To znaczy? Nie, no żebyście tak prężnie działali jak... A działamy? Oj, oczywiście, że tak. Ale już jesteśmy najlepsi w Polsce? Tego... Czy ci nie możesz powiedzieć? Tego ja niestety nie wiem. Wie, i on wie, ale nie chce powiedzieć. Najlepsi. Najlepsi? Tak jest. I co nam życzysz? Cudownych klientów? Oczywiście. Wspaniałych flot, których i tak mamy w brud. I masę pracy. I masę pracy? No, oczywiście. I masę pieniądzorów. O, także, no to jedno w drugim przypiadku. No bo to jest logika. Jak my będziemy bogaci i tacy zasobni w force, to i firmie będziemy płacili. Czyli co? Następnych 12 cudownych, wspólnych lat? Pewnie, że tak. Jeszcze buziaka. Na przyszłe 12 lat. Dziękujemy. A teraz udamy się do miejsca, gdzie Państwo możecie założyć i zakładacie instalację gazową. I zakładają, jak widać, same porządne chłopaki. Także zapraszamy. Teraz nie chcę przeszkadzać, bo szef, właściciel Energy, już popracuje. I chcę tylko wspomnieć, że ta firma naprawdę jest świetna, dlatego że on dowodzi zespołem montażystów i osobiście w polu walczy każdego dnia. Także nie będziemy mu przeszkadzać, ale może przynajmniej nam odmacha. Odmachał. Dobra, panowie, przeszkadzam trochę, co? Przeszkadzam. Tutaj kolega wycięta na kolana. Wszystko dla naszych klientów i na przykład, żeby taksi jeździło, słuchajcie, za grosze. To nasz sympatyczny Piotr, wiodący montażysta, na kolana pada przed Państwem, żeby była świetnie zrobiona robota. Piotrusz, ile jesteśmy razem w tej firmie? Znaczy, no, jako firma 12 lat, a my razem już prawie 4. Jedna trzecia istnienia. Jedna trzecia istnienia, Piotrek jest z nami. Bardzo często widzicie go na wszystkich filmach, ponieważ no, to jest gwiazda dużego formatu. Pięknie mówi, przedstawia i udowadnia, że montaż gazu naprawdę jest... Nie jest to złoto, to jak najbardziej pozytywne rozwiązanie. Dzisiaj, jeżeli miałbyś życzyć coś Energy, to co byś życzył? Jeszcze więcej zadowolonych klientów, u których możemy nieść oczywiście uśmiech na twarzy, niosąc oszczędności, no i jak najwięcej pracy. Na najwyższym poziomie oczywiście. Czego sobie i Tobie i Państwu klientom życzymy. Dziękujemy. Krzysztof, chodź do tutaj. Ja wiem, że ty uciekasz, bo nikt nie lubi, jak się go nagrywa, ale ty musisz coś fajnego powiedzieć, bo ty ładnie mówisz. Co masz powiedzieć? Co dla ciebie znaczy energia? Energia? Energia znaczy pasja. Pasja? Zawsze lubię motoryzację. Trochę poszło to w innym kierunku niż myślałem. Ale żałujesz? Nie, nie żałuję. Mam bardzo dużą różnorodność aut, które mogę robić. To mi się podoba. Naprawdę to mi się podoba. Bo mamy gama modeli, rodzaji silników jest przeogromna i każdego dnia co innego dosłownie. Czyli nie możesz się nudzić? Nie, nie. Nawet nie możesz? Nauka codziennie. Nauka codziennie? Nauka. Walka. Nie, Krzysztof, nie. Ile pracujesz u nas? A, 2 lata. Jezus, kiedy to wzleciało, to ja nie wiem. I tutaj wspomnę, że zawsze, zresztą mi ze 6 razy to wypomniałeś, że się z rok czasu starałeś o to miejsce, żeby... No tak, 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 na dziś, tak. I co? Obiecałam, że kiedyś będziesz? Było. Jest. I było, jest. I jest. Krzysztof jest do Państwa dyspozycji i na pewno wielu z Państwa będzie elegancko, fachowo gaz montował, tak? Jasne, zapraszam. Zapraszamy. Sebastian, może tu jest gorąco. Witamy w Saint-Tropez. Plus 30, a robota wrze. Podziwiam, bo ja bym, szanowni Państwo, chyba po prostu padła na tych silnikach tutaj. No ale czego się nie robi dla klienta, tak? Dokładnie. Tak, tak? Dokładnie. Zobaczą Państwo, jaki przystojny, fantastyczny, sympatyczny. Żeby było, że jeszcze, jak jest jeszcze zdolny,
chętny do pomocy kolegom, tak? Jak zawsze. Szanowni Państwo, wszystko to dla Was, specjal, jak tylko będziecie tutaj i skorzystacie z usług, Sebastian. Zapraszam. To już? A co już? Co już? Mój drogi, ile pracujesz? Ile miałeś okazji lat się u nas uczyć? Trzy. Trzy? Trzy. Bardzo ładnie. Trzy. Trzy lata. Codziennie montaż. Codziennie. Trochę się tego nazbiera. Jeszcze w sobotę, nie? No, tak już Bóg dał. Trzy lata to dużo pracy. Czego życzyłbyś Energy dzisiaj? Biorąc pod uwagę to, że pewnie będziesz pracował tu jeszcze wiele lat. Jakie życzenia? Czego? Trochę chłodniejszego klimatu. Ale że ma być niesympatyczne? Ale nie, że w sensie pogody. A, no to już niedługo, za dwa miesiące, ale tak normalnie czego? Kurczę, no. Klient fajny. Fajnie, klient jest dużo pracy. Tak? To jest to. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo zauważyliście. Wszyscy nasi pracownicy życzą sobie Państwa klientów. I to w takiej ilości, żebyśmy naprawdę nie nudzili się w międzyczasie. Bo facet jak się nudzi, to myśli o głupotach, co? Jestem tego samego zdania. Czyli wszystkiego dobrego i ogromnej ilości klientów. Dokładnie. Proszę, to jest hybrydka? Tak, to samo. Jak wczoraj? Nie, tak. Z nie wiem, co wczoraj było. Co to było? Identycznie. Tak? Pomóż Ci? Ja to jak umiem zrobić to najładniej, nie? W tej firmie. Tak. Tak? Oczywiście. Szefowo. Przedstawiam Piotra. Jak powiem, że mojego ulubieńca, to jego żona zazdrosna, by mi na pewno coś zrobiła, więc nie powiem. Powiem tylko, że fajny chłopak. No fachura taka, jakich mało. I gwiazda szerokiego ekranu. Wideo Energy Gas Polska. No nie, bez przesady tutaj. Jeżeli chodzi o filmy, to przecież też i reszta kolegów też nagrywa, więc no. Wszyscy jesteśmy gwiazdą wielkiego formatu w Energy. Chwal się, mój drogi, co tu dzisiaj ładnego robisz? Dzisiaj robię nówkę Toyotkę, więc w wersji Audi, w wersji hybrydowej. Hybryda, szanowni Państwo. Czyli kolejne fajne zlecenie w Energy Bez Polski. I jak widać, będzie jeździło auto jako taxi. Czyli będzie oszczędzało. Mega oszczędność. Mega oszczędność. Mój drogi, ile latek będzie miała Twoja ukochana firma? 12. Co życzysz swojej ukochanej firmie na wszystkie inne lata? Tylu lat pomyślności, co teraz, żeby nadal tak wszystko szło pięknie, ładnie. A życzysz tej firmie, żebyś tu pracował przez wszystkie lata? Tak, na razie. Tutaj przecież tak będzie? Na wszystko mi pasuje, warunki dostaną też. Piotrek, powiedzą ci, że cię zmusiłam do tego, żeś mówił, że tu fajnie jest. Szanowni Państwo, tu naprawdę jest fajnie. Dość, że fajnie, to jeszcze konkretnie, profesjonalnie, wyjątkowo, fachowo. I jeszcze jak? I przede wszystkim z ciekawymi samochodami, tak? Praca. Także zapraszam. No w tym przypadku akurat jest nowe auto, ale często są hybrydka, auta, tak. Które są niepopularne i naprawdę ciekawe, ogólnie do spotkania nawet na drodze. Także wszystko to w Energy Bez Polska. Czasujesz się? A ty się Misiu, nie ruszaj się, bo teraz szanowni Państwo, ja odbieram i robię coś takiego. Dzień i dobry. Myślałeś, Miśku, że ja cię nie przeatykuję, co? Że zwiejesz? Jestem. Dzień dobry, jestem Michał. Jestem tutaj specem jakby od strony informatycznej i od zdjęć. Tak. I jesteś moim asystentem? Tak, jestem pani asystentem już blisko 6 lat, więc od 6 lat tutaj razem współpracujemy i tworzymy fajne rzeczy, fajne tak. Marketingowe rzeczy graficzne, tak. Zdjęcia, filmy składamy razem, więc tak. Wszystkie takie prace to jest no, to jest nasza praca. Także tak. Szanowni Państwo, ja wymyślam, Michał to realizuje i jest sukces. Michałku, wychodzimy na słońce i powiesz coś więcej, czego życzysz Energy, dlatego że dzisiaj tutaj jest za głośno. Czego życzy mój asystent? Życzę jeszcze większych, fajniejszych, udanych realizacji do flot, do szkół nauki jazdy, do mocnych samochodów sportowych, takich jak moje Subaru, o którym już wielokrotnie tutaj pokazywaliśmy. Abyśmy mieli frajdę wspólną, co? Dokładnie, żebyśmy mieli jeszcze więcej fajnych samochodów, żebyśmy jeszcze większej ilości ludzi mogli pomóc zyskać ogromne oszczędności z jazdy na gazie. Cudownie. Michałku, czego życzysz Energy Gas Polska? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Naszych wspólnych
kolejnych lat tobie i sobie. A teraz proszę, kogo tu mamy? Mój fantastyczny, przystojny dostawca z Landi Renzo. Muszę tutaj z panem Jackiem elegancko ukazać. Czyli tak, tu na Landi Renzo zrobimy? O. Trudny samochód. O Jezu, no to się nie wybiera, to jest impuls, to jest ta chwila. Panie Jacku, faktura Forza później. Czego życzę swojej ukochanej firmy? Czyli mła i energii. Żeby odbierało 100 razy więcej towarów od Landi Renzo niż nikt. Postaramy się. A to się wiąże dla pani z... czym? Większymi pieniędzmi niż dla chłopaków z większymi pieniędzmi. Oni już nie mogą więcej zarabiać. Muszą. Nie, oni nie mogą, bo się rozbisurmanią jak dzikie psy. Nie, będą lepiej pracować. Nie da się. Nie da się. No, naprawdę dobrze chłopaki pracują. A pan Jacek, proszę mi powiedzieć, ile lat ze sobą już pracujemy? 6 lat. Czy tu ktoś nie mógłby chociaż 3 miesiące z nami pracować? Tylko wszyscy? 5, 6, 8, 10? No bo z wami się nie da 3 miesiące, trzeba więcej pracować. Z nami się trzeba tak pracować więcej. Panie Jacku, dziękuję za te wszystkie lata. Ja również. I jak da Bóg i koniunktura, no, to będzie jeszcze więcej. No, tak da? Da. Dobrze. Myślę, że da. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dziękuję. Dobrego. No. Odwiedziliśmy biuro obsługi klienta. Odwiedziliśmy dział serwisowy i dział montażu. Mam nadzieję, że państwo dobrze się u nas czują. I niebawem zobaczymy się u nas na Ostrogramskiej. Dziękuję i zapraszam w imieniu własnym oraz całej mojej załogi. Do zobaczenia.